Bezpieczeństwo pieszych, niechronieni uczestnicy ruchu drogowego w miastach. Pod takim hasłem w poniedziałek, 6 maja, będzie obchodzony Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Temat jest ważny i wciąż aktualny. Niestety, piesi powodują wypadki drogowe i w nich giną. W ubiegłym roku na Mazowszu śmierć poniosło 77 pieszych. Statystyki są smutne. Według analiz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu w roku 2012 piesi spowodowali ponad 270 wypadków drogowych. W ich wyniku śmierć poniosło 77 osób, a ponad 190 zostało rannych. Jest to praktycznie 30% wszystkich ofiar śmiertelnych na drogach Mazowsza. To, że ten problem bezpieczeństwa pieszych jest istotny i ważny, jest przykładem na to, że 6 Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest właśnie poświęcony zagadnieniom pieszych i ich bezpieczeństwu. Z analiz wynika także, że do większości wypadków z udziałem pieszych dochodziło po zmroku. To 56% przypadków. Także po zmroku procent zabitych pieszych był znacznie większy niż za dnia. W większości przyczyna wypadków była jedna. Jest to wtargnięcie na jezdnię pieszego. Tak się utarło chyba, że to na kierowcy ciąży główna odpowiedzialność za bezpieczeństwo na drodze. To nieprawda, na każdym uczestniku ciąży ta odpowiedzialność. Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego będzie obchodzony po raz szósty. W tym roku pod hasłem Bezpieczeństwo pieszych, niechronieni uczestnicy ruchu drogowego w miastach.